Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie po krótkiej przerwie na naszej antenie, na antenie Telewizji Republika. Oczywiście cały czas trwa Dzień z Republiką, czyli najświeższe komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych. Moim Państwa kolejnym gościem jest profesor Marcin Szewczak, europeista, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa. Panie profesorze, rozpoczniemy od projektu, który uznawany jest za niezwykle kontrowersyjny. Odnoszę wrażenie, że jednak za mało mówi się o tym w mediach. Niektórzy twierdzą nawet, że nowy projekt ustawy to nic innego jak postępująca inwigilacja obywateli. Mówimy tutaj o prawie komunikacji elektronicznej i okazuje się, że rząd zamierza zmienić to prawo. Co wywołuje tutaj największe kontrowersje? Zapis, który nakłada na operatorów sieci komórkowej dodatkowe obowiązki, a konkretnie przechowywanie danych o rozmowach telefonicznych i SMS-ach wszystkich abonentów do 12 miesięcy i przekazanie ich na polecenie służb takich jak CBA, Policja, ABW, Krajowa Administracja Skarbowa, a także nawet Straż Graniczna. Czyli okazuje się, że Straż Graniczna również mogłaby poznać treści naszych SMS-ów, ale nie tylko. To dotyczy także komunikatorów typu Messenger, typu WhatsApp. Czy rzeczywiście podziela pan tezę, że to są zbyt szeroko idące kompetencje i po prostu łamanie praw obywateli, po prostu łamanie naszej prywatności? No właśnie, naszej prywatności. Te zmiany, które są w projekcie tej ustawy, mają przede wszystkim doprowadzić do tego, że Polacy nie będą mogli czuć tej swojej prywatności, ponieważ tak naprawdę będą systematycznie przez 24 godziny na dobę inwigilowani. Mamy do czynienia z jednej strony z tymi igrzyskami, które trwają chociażby w odniesieniu do Pegasusa i wydaje się, że taka jest polityka obecnego rządu, żeby dać społeczeństwu igrzyska, a z drugiej strony wprowadzać różnorodne przepisy prawne w różnych dziedzinach naszego życia społeczno-gospodarczego, które albo będą drenowały portfele Polaków, albo będą poddawały nas pod dyktat Unii Europejskiej, albo będą tworzyły z nas po prostu społeczeństwo, które będzie w pełni zinwigilowane. Coś na kształt tego, co mamy już powoli dzisiaj w Chinach. Wydaje się, że te wzorce jednak są czerpane właśnie z tamtego kręgu kulturowego po to, żeby wszyscy o wszystkich wiedzieli, a tak naprawdę chcą stworzyć społeczeństwo, no, które będzie bezwolnie wykonywało polecenia, czy to płynące z TikToka, czy to płynące z przekazów medialnych. Panie profesorze, czyli to zmierza w takim kierunku, tak jak pan powiedział, inwigilacja niczym w Chinach. Tak naprawdę no chyba już teraz nie możemy być spokojni, nie możemy się czuć bezpiecznie i nie możemy mieć pewności, co stanie się z naszymi danymi, co stanie się z prywatnymi treściami i naszymi po prostu prywatnymi korespondencjami. Ale to musimy zobaczyć, w jaki sposób zachowuje się koalicja 13 grudnia. Przecież nie bez przyczyny mieliśmy do czynienia z tym monitoringiem posiedzenia klubu Lewicy w Sejmie, co z pewnością każdy, kto wie, czym zajmował się wcześniej obecny szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, to doskonale wie, że to było przygotowane z pełną premedytacją. Jeżeli ale zobaczymy... pan Cichocki uważa, przepraszam, że tutaj wejdę w słowo, ale pan Cichocki uważa, że to był po prostu błąd, że to był przypadek. Rozumiem, że nie kupuje pan takiego tłumaczenia. Nie, to zostało wszystko z premedytacją przygotowane, ponieważ już od kilku miesięcy rozpoczął się ten proces dekompozycji strony tej lewicowej w naszym parlamencie po to, żeby została wchłonięta przez Platformę Obywatelską. Jeżeli zobaczymy, co dzieje się w ostatnich dniach w Parlamencie Europejskim, gdzie będą głosowane przepisy, które pod tym płaszczykiem walki z praniem brudnych pieniędzy doprowadzą tak naprawdę do tego, że obrót gotówkowy będzie powoli wycofywany z Unii Europejskiej, będzie tylko płatność tym pieniądzem cyfrowym, to jest również kolejny z elementów podporządkowania społeczeństwa, po to, żeby tak naprawdę ono nie mogło samodzielnie funkcjonować, samodzielnie decydować o sobie. Więc tutaj nie ma żadnych przypadków i nawet wydaje mi się, że te działania, które mieliśmy możliwość obserwować w ostatnich miesiącach, a dzisiaj widzimy układankę list do Parlamentu Europejskiego ze strony
Koalicji Obywatelskiej, to widzimy, że te osoby, które, no można powiedzieć, zniszczyły praworządność w Polsce, bo doprowadziły do przejęcia mediów publicznych, teraz chcą przejmować Trybunał Konstytucyjny, marszałek Sejmu nie chce wykonywać postanowień Trybunału Konstytucyjnego, udadzą się do Brukseli, a więc udadzą się tam, aby pilnować w dalszym ciągu tych spraw, na których Donaldowi Tuskowi zależy. Może inaczej, nie zależy na tyle Donaldowi Tuskowi, co zależy Paryżowi i Berlinowi. Donald Tusk jest tylko bezwolnym wykonawcą, niestety, ale sprzedaje Polskę i to widać już jak na dłoni. To ja tylko przypomnę, że te listy Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego poznamy dziś o godzinie 14, właściwie po godzinie 14. Na miejscu jest nasz reporter Jan Przemyłski, z którym będziemy się łączyć. A teraz zmienimy temat i przeniesiemy się do Parlamentu Europejskiego, gdzie wystąpił europoseł Dominik Tarczyński. Trzeba przyznać, że to było bardzo mocne wystąpienie, szeroko komentowane, a tematy właśnie z tego wystąpienia już za chwilę poruszymy na naszej antenie. Zobaczmy. Mr. President. Madam President, good to have you here. Last session of this parliament. Let's talk about the numbers, because we heard this beautiful vision of yours, but we didn't have much about the numbers. You mentioned youth unemployment. Let's talk about the facts and about the numbers. Spain, 28.4. Sweden, 21. Italy, 20.4. Greece, 17.4. France, 16.9. I'm not going to continue. I just want to let you know there is no such a numbers in Poland. We left Poland in a great shape, but Mr. Weber was obviously happy to say that he's going to continue with Donald Tusk. What kind of achievements? One of the highest unemployments in Poland during the Tusk term? This is what you want to continue? Then, Madam President, you're smiling. I'm happy you're happy. But let's talk about the facts. Export from China, over 500 billion euros. Export from European Union to China, 230 billion euros. In the same time, Madam President, you are forcing European citizens with the Green Deal, when Europe is responsible for 7% of pollution of the globe, and you want to save Europe with our pockets. This is madness. And this madness will be stopped up after these elections. We're going to make Europe great again. We're going to change the numbers. And your laugh will not change the fact that you are going to lose these elections. You know that, and you know that, Madam President. You know why? Because there is no freedoms, you mentioned. We can read in the conclusions that Europe must be safe for European citizens. It's your fault, Madam President, that it's not safe. Illegal migration and your policy, Mr. Weber, German policy, willkommen, is the reason why Europe is not safe. Let's talk about the report about Germany, safety in Germany. 6 million crimes raised, the highest rise in the history of Germany. And you want to continue that? This madness about illegal migration will be stopped after this election. This madness about the Green Deal, Madam President, will be stopped about this madness. And your smiles and good humor will not change the fact that conservatives will make Europe great again. Thank you. Bardzo wiele istotnych kwestii zostało poruszonych w tym wystąpieniu, między innymi kwestia bezrobocia, wysokiego bezrobocia w Europie, które na szczęście Polski jeszcze, tutaj podkreślam, jeszcze nie dotyczy, kwestie Europejskiego Zielonego Ładu, no i te twarde dane. Europoseł Dominik Tarczyński powiedział wprost to, co państwo na pewno wiedzą, że Europa odpowiada za 7, no niektórzy mówią, że 8% zanieczyszczeń tej emisji dwutlenku węgla na całym świecie, a to my, to Europejczycy, mają ponosić całą odpowiedzialność, oczywiście wszystkie koszta z tym związane. Panie profesorze, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego 8 czerwca. Tutaj europoseł Dominik Tarczyński zapowiedział zmianę władzy. No myślę, że tutaj to są oczywiście jego nadzieje. Ale czy uważa pan, że Europejczycy, nie tylko Polacy, mają powoli dość? Ja też ostatnio widziałam taki sondaż dotyczący zadowolenia Niemców z życia, a dokładnie tego, w jakim kierunku zmierza ich kraj. I tylko 8% respondentów wypowiedziało się na ten temat pozytywnie, powiedziało, że Niemcy zmierzają w dobrym kierunku, aż 92% pytanych było niezadowolonych.
no, gdybyśmy spojrzeli na statystyki, które pokazują poziom satysfakcji z życia w poszczególnych krajach przez Europejczyków, to faktycznie te wyniki nie są zadowalające i pokazują, że Unia Europejska w żaden sposób nie rozwiązuje problemów i konfliktów, które systematycznie narastają, zwłaszcza od tego 2015 roku, czyli od rozpoczęcia tej polityki Willkommen. Wszystko zaczęło się walić, można powiedzieć, tym brukselskim eurokratom, ale z drugiej strony nieustannie, no jednak bardzo trudno przekonać jest część społeczeństw w poszczególnych państwach, aby dały szansę konserwatystom, aby dały szansę tym partiom, które przede wszystkim no, chcą dbać o Europę ojczyzn. To niestety jednak ta polityka liberalno-lewicowa, która została zaszczepiona w niektórych państwach już przez kilkanaście lat, ona przynosi swoje efekty. Dlatego też widzimy, dlaczego z taką zaciekłością koalicja 13 grudnia chociażby zajmuje się edukacją i wychowaniem młodych ludzi. Bo doskonale wie, że to się sprawdziło. To się sprawdziło w Hiszpanii, to się sprawdziło we Francji, w Niemczech, gdzie młodzi ludzie pod wpływem właśnie tej pseudoedukacji, bo tak to trzeba nazwać, bo to nie jest edukacja i wychowanie, to jest pseudoedukacja i pseudowychowanie europejskie, no, tworzą takie społeczeństwa, no, które uważają, że sam fakt bycia w Unii Europejskiej i ten dyktat Brukseli to jest coś, na co najbardziej te państwa zasłużyły. Łatwo jest im wytłumaczyć pewne mankamenty, które ich dotykają. Zrzucane jest to przede wszystkim na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, na konflikt na Ukrainie, a ci ludzie nie są w stanie nawet wyobrazić sobie tego, że można żyć całkowicie inaczej. Tu jest ogromny problem. Wydaje się, że te wybory, które już zbliżają się dużymi krokami, bo za chwilę będziemy mieli miesiąc do tych wyborów, one przede wszystkim będą przebiegały pod takimi dwoma hasłami. Z jednej strony to będzie kwestia dotycząca tego, czy mieszkańcy państw europejskich będą opowiadali się za dalszym tworzeniem tego superpaństwa, bo wszystkie narzędzia, które są w ostatnich miesiącach wykorzystywane przez Parlament Europejski, Komisję Europejską, do tego zmierzają, żeby utracić, żeby poszczególne państwa traciły swoją suwerenność na rzecz Brukseli, a z drugiej strony w dalszym ciągu nierozwiązany problem dotyczący nielegalnej migracji, który już naprawdę w niektórych państwach doprowadza do tego ogromnego wzrostu. No, panie profesorze, Parlament Europejski chyba chce rozwiązać ten problem, ponieważ nie bez powodu przyjął pakt migracyjny i chyba powinniśmy śmiało powiedzieć, chce się podzielić tym problemem. Ale to właśnie, to nie jest rozwiązanie, ponieważ to jest tylko taki ukłon w stronę takich państw jak Hiszpania i Włochy, no, które nie miały żadnej pomocy ze strony Brukseli odnośnie nielegalnej migracji, a teraz ta pomoc polega na tym, że część tych migrantów będzie przerzucana do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na dłuższą chwilę to nie jest żadne rozwiązanie, to jest wręcz przeciwnie, zachęcenie tych wszystkich grup przestępczych, które zajmują się przemytem i przerzucaniem tych ludzi do Europy, do jeszcze bardziej zintensyfikowania swoich działań i to na pewno będzie realizowane przez te następne lata. Będziemy tego świadkami. Zaś efekty tego przerzucania nielegalnych imigrantów my również odczujemy jako Polska. I tutaj na dzień dzisiejszy w naszym kraju tak naprawdę Polacy będą 9 czerwca decydowali, czy chcemy żyć za kilka lat w takim kraju, jak dzisiaj jest Szwecja, Holandia, Belgia, Niemcy, gdzie tak naprawdę boimy się wyjść na ulicę i już faktycznie nie będziemy mieli żadnej podmiotowej suwerenności w Europie. Czy chcemy jednak w dalszym ciągu być tym państwem niepodległym, które bardzo dobrze się rozwija? Bardzo dziękuję za rozmowę. To był profesor Marcin Szewczak, europeista, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ja już teraz zapraszam na Flash, czyli skrót najważniejszych informacji, a następnie wracamy do studia z kolejnymi gośćmi. Do zobaczenia.